Witajcie kochani. Dzisiaj zabierzemy Was na krótką wycieczkę na najwyższy szczyt Beskidu Małego, Czupel. Jest to drugi szczyt, który odwiedzamy tego dnia. Rano byliśmy na Klimczoku, więc wybieramy najkrótszy szlak z przełęczy Przegibek. Parking, na którym chcieliśmy zostawić samochód, był już całkowicie zapełniony, ale co się dziwić, w końcu była ładna pogoda, no i późna godzina. Zaparkowaliśmy trochę niżej na poboczu, wzdłuż głównej drogi. Przed nami niecałe 5 km marszu i 346 metrów przewyższenia, więc będzie trochę pod górę, głównie na początku. Ruszamy przed siebie wraz z niebieskim szlakiem. Jest ciepłe, marcowe popołudnie. Ścieżka wiodąca na szczyt początkowo biegnie w lesie. Jest szeroka, wygodna, śnieg ubity. Idzie się całkiem dobrze, mimo sporego nachylenia. Wychodzimy z lasu na szeroką drogę. Można trochę odpocząć, bo szlak zdecydowanie się wypłaszcza. Po kilkuset metrach szlak niebieski skręca w lewo w las. Tutaj czeka nas kolejne strome i męczące podejście. Miejscami jest mocno oblodzone, także raczki były konieczne. Dochodzimy do Sokołówki, miejsca, gdzie szlak niebieski łączy się ze szlakiem czerwonym i żółtym. Od tego momentu już praktycznie po płaskim idziemy w kierunku schroniska na Magórce Wilkowickiej. O dziwo, bez problemu znajdujemy w środku wolny stolik. Zamawiamy sernik i drożdżówkę z borówkami. Drożdżówka była obłędna, a serniczek, zawsze się zmieści. Zaspokoiwszy zapotrzebowanie na cukier, ruszamy w kierunku szczytu Czupla. Dookoła schroniska znajduje się spora ilość tras biegowych dla narciarzy, więc idziemy bokiem, aby nikomu nie przeszkadzać i nie niszczyć trasy. Na szczyt idzie się grzbietem praktycznie po płaskim terenie. Cały czas w lesie, aż na wierzchołek, co może sprawiać mylne wrażenie, że nie jest to wybitna góra, ale jest wręcz przeciwnie. Jest to ósmy najbardziej wybitny szczyt Polski. Gdy spojrzymy na górę od strony jeziora Międzybrodzkiego, zobaczymy wysoki na ponad 500 metrów szpiczasty wierzchołek. I stąd też jego nazwa. Czupel, czyli szpiczasty, ostry czubek. Jak już wspomniałem, szlak jest zalesiony i nie ma specjalnych widoków po drodze. Ale już ponad drzewami jest zdecydowanie ciekawiej. Zresztą zobaczcie sami.
No i jesteśmy. Sam wierzchołek również porasta las i nie uświadczy cię tutaj żadnych widoków. Koniec. Ale patrz. Ła. No tak, pod tabliczkę. Jeśli chcecie przybić pieczątkę do książeczki Korony Gór Polski, musicie podejść jeszcze trochę dalej. Będzie tam druga tabliczka z nazwą szczytu oraz skrzynka z pieczątką. Wracamy tym samym szlakiem. Cała wycieczka z przerwami na drożdżówkę zajęła nam 3 godziny i przeszliśmy około 10 km. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na szlaku. A jeśli obejrzałeś film do końca, napisz w komentarzu, jaka jest Twoja ulubiona górska przekąska.